Dzień dobry, wszystkie bardzo serdecznie się ja, a to Czesław. No jest, ora. Dzisiaj mamy coś typowo innego, ponieważ mamy vloga, temat i drugowojennych tematów. Dobra. Zaczynamy Tak, chyba. historia. Tak ty. Dlaczego sobie od ZSRR, czyli typowo jednego Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich. Tak jak wiadomo, dowódcą był oczywiście dobry omawiany Stalin, ale chociaż on nie był wybrany przez lud, jeśli chodzi o właśnie bycie A który z takich ich był? chyba lider. Wiem, że lider USA był wybrany przez naród, ale Stalin nie był wybrany przez naród. Stanie portfela. Hitler też przecież nie był, on był ten. No Tam właśnie. obrońcą ze strony. No okej. To na niego nie chciał głosować, na to kulka była. No tak, bo taki po prostu Stalin był taki typowym gościem, który nie uznał tchórzów. Byłeś tchórzem, kulka w łeb, na ostrzał. No i po prostu tak. Tak, Hitler nie dał nigdzie tchórzy. Uciekałeś od kompanów, dostałeś kulkę w łeb. Byłeś tchórzem, kulka w łeb. Spierdzielałeś kulka w łeb. Przecież nie wszystko kulka w łeb, on był pierdzielonym kapitalistą, czyli u niego to lud to nie ma prawa głosu. Się odzywasz. Ej, tak, tylko mówię, mogę ty weź coś się wypowiedz, to nie tylko ja ciągle gadam. No słuchaj, to się śpię, no dobra. Ale no co tu dużo gadać o Stalinie? Dobra, to dobra, da się czekać. Tu co byś trochę. Wybiegnie. Ja czekaj, to już trochę chcę. Dobra, Dobra. już. Teraz to opowiedz o Hitlerze coś, bo to są Niemcy akurat w kolejce. O Hitlerze, był jebanym tchórzem. Tylko dowiedział się, że już wszyscy wchodzą do Berlina, to zabił siebie, swoją żonę, dzieci wszystkich, całą rodzinę. To taka Takim ciekawostka, tchórzu jak on. że Hitler oczywiście miał pakt ze Stalinem i ten pakt został złamany przez atak Hitlera na Stalingrad. I tak oni stali się sprzyjaciółmi No co, chcesz zagarnąć więcej ziemi? o to co boicie się zapytam tylko. Wiesz, wszystkie wojny, te pierwsza wojna światowa, druga, to wszystko właśnie było o ziemię. Bo najlepiej było zająć. Większe ziemie, więcej terytorium, jakby więcej hajsu, coś takiego. Więcej władzy. No. Hitler był pierwszy, który chciał się bawić Ale... technologią TP, TD. Bomby, rakiety Chciał się bawić, atomowe. a to tu technologia przeciwko naturze. Tam już jego ludzie zamarzali w tym. No. Co nigdy nie przygotowali na wojnę w Stalingradzie? W ogóle cała Rosja to był zimny kraj. Jest. No nie, no ja no, nie znam, nie byłem, nie znam. No. I wiem, że po prostu Stalin potem było tak. Stalin tak się Dynamicie. jak został w zachodniej Polsce, jak zrobił tak chciał zostać, ale potem nie wyszło i powstała zimna wojna, czy tak zwany wyścig zbrojeń. Tak, to on już. Teraz sobie przyjrzymy się na ostatnim karajkiem z USA, czy KT? O. USA, to co tu dużo gadać? No powiem typowo, Ja tam za dużo o nich sam nie właśnie. wiem, ale no. Ja to miałem typowo Pearl Harbor. Tak, Pearl Harbor to było dobre. Ogólnie Amerykanie to idioci. Jak można zniszczyć budynek, na który się tyle kasy władowało, tylko po to, żeby wypowiedzieć wojnę jakiemuś krajowi? No nie, najlepiej. To jest normalne? No nie. Jeszcze zabijać swoich ludzi? Cywilnych do tego? Ale. To mogę Stalinowi powiedzieć. Bo on to robił, wiesz, nałogowo. Tak, USA oczywiście posunął Pearl Harbor, dołączyło się do II wojny światowej po stronie sił sprzymierzonych, tzw. aliantów.
Czyli wiecie, Lecą. Pieprzamy. tak, oni rozpoczęli słynny, oni rozpoczęli Riot, Riot słynną już plażą, a chcą sam oczywiście z Medal of Honor, ale to salt, czyli właśnie fajnego Tej swojej serii. No, z siódmej serii, czyli z filmu Szary Gowiec, Riot, oczywiście serdecznie polecam. Właśnie filmie to będziesz polecał, oczywiście nie. Mojego kumpla też polecam oczywiście, chociaż nie wiem czy ma kanał na YouTube, nie wiem czy nagrywa na YouTube. Może będzie zagrywał, nie wiem, może No się mam, podoba. ale nie nagrywam. Może będzie zagrywał, bo działa koneta. No. Kiedy to będzie, ty nie powiedz. Nie wiem, nie wiem kiedy się do sesji. Tak, USA oczywiście. To też się prędzej, będę, prędzej będzie święty niż ja się zacznę z... Tak, choć USA też mają fajnych misji tak zwanych samobójczych, po prostu wysłali ludzi na pewną śmierć. Hitler robił to samo. Tak, najpierw no, pies o nich wysłał najpierw do Stalingradu. Ale... Samo co oni robili z Polakami. Jak podczas powstania żołnierze brali tych polskich cywilów pod czołgi jako tarcze, że jak ci rebelianci chcieli atakować ich patrole czy coś, no to chcieliby swoich zabijać. A wiecie co Niemcy robili? Typu jak oni nie robili. Oni jak typu walczyli w Stalingradzie, to po prostu najlepiej, wiecie co mogli zrobić? Po prostu jak brali jeńców, oni przebierali swoje mundury, te niemieckie, i wysłali typu na swoich kompanów. Co, nie wiesz, typu z daleka nie dowie się to twój i strzelisz kulkę i nagle ty dowie zabije swojego. No powiedz, czy to będziesz o tym wiedział, czy nie? Czy nagle przyszedł, to byś swojego. To się tak robili Niemcy, to było najlepiej. Teraz jak się kraje śmieją z Polski, bo zabijali swoich. Zabijali niby swoich, bo te, jak to się Oświęcim, czy jak to się tak nazywa i te wszystkie te... Auschwitz. Do Polski. Auschwitz. To było niemieckie w ogóle. No to było niemieckie. No to po prostu... To tylko przejęli podczas wojny. No. Bo to było należało do Niemiec, a potem do Rosji. Tak. Aha, kurwa. To na tyle, jeśli chodzi o ten vlog. Dajcie tą łapeczkę w górę, dajcie tą dajcie gleda, jeśli mamy 7 minut, to będzie krótki vlog, no to taki krótkiej historii. Nie masz, nie... Bo jest teraz godzina, jak to nagrywasz, a nie. Jest to pierwsza, jest to, jest to pierwsza zrosie się rano. U ciebie, u mnie druga. No, kiedy ja to nagrywam, ale chill. Oczywiście na YouTube trzeba odtwać, chyba zaraz pójdę w koda nagrać. Bo ktoś sobie to weterana grył. Zacząć od niedzieli. Tylko nie dzisiaj, tylko po prostu z rana. Przecież się będę chciał iść weterana zacząć. I będzie wkurwienia w chuj z tego co zgaduję, bo przechodzący pierwszy misję na weteranie. Pierwszy... Ja nigdy nie próbowałem. Przecież nie raz zagrałem na weteranie, no to z tego co pamiętam to nie ma celownika. I dobrze, ja się dobra. Nie, jest, tylko ja z tego wyłączyłem. Ja skończyłem... Mało, że nie ma. Ja tak fajnie się grało bez celownika, bo strzelałem, niby wydawało mi się, że strzelam kolesia, a strzelałem obok niego. Ja skończyłem medala pierwszego tego, ale to na weteranie. Ale ciul, to tyle, jeśli wam się podoba, dajcie łapeczkę w górę, kłaniam do subskrypcji, się na wniosku, co na razie, cześć i bye bye.